Połudzonka, panowie, takie. Mecz, za który można dostać punktów maksymalnie tylko i wyłącznie 3, jak się wygra. Chcemy udowodnić bardzo dużo, ale chcemy udowodnić sobie, nie komuś, sobie, że nas stać, że możemy, że chcemy i że to zrobimy. Jeden za drugiego od pierwszego gwizdka, panowie, z wiarą, dobry wynik, 3 punkty zbieramy, jedziemy do Suwałk, dawaj. Dawaj, panowie, mocno. To wygramy! Witamy bardzo gorąco z Polkowic. 35. kolejka E-Winner drugiej ligi w sezonie 2020-2021 i mecz na szczycie. Lider Górnik Polkowice podejmuje czwarty w tabeli zespół Wigier Suwałki. Na to spotkanie bardzo gorąco zapraszają Rafał Latowski, Sławomir Kwiatkowski. Żebrakowski, świetna okazja, powinien być gol tutaj dla Wigier Suwałki. Chyba za długo zwlekał z oddaniem strzału, albo... Chodź na dół, odpocznij! Teraz Adam, tam jest, brawo! Akcja dla Wigier, jak się będzie zabierał z tą akcją? Żebrakowski, Żebrakowski, jeszcze jeden rywal, świetna okazja, Żebrakowski! I nie ma gola dla Wigier. Wychodzimy na drugą połowę. Wychowanka Piasta, Wojciecha Kamińskiego. Kamiński potrafi ruszyć do przodu. Kamiński, świetny strzał! Kapitalnie to zrobił Wojciech Kamiński. 56. minuta. Wigry obejmują prowadzenie na stadionie w Polkowicach. Nagroda za odwagę, nagroda za przebojowość, nagroda za takie ryzykowne podjęcie decyzji w akcji ofensywnej do tego, żeby pokazać to, co pokazał Kamiński. My mówiliśmy o nim w pierwszej części. Jest strzał zablokowany przez Grzelaka, ale zablokowany ręką i będą w dziesiątkę kończyli ten mecz piłkarze Wigier Suwałki. Bo to jest druga żółta kartka, drodzy państwo, dla obrońcy Wigier Suwałki. I 1-1. Świetna okazja i jest gol na 2-0. Oj, ależ bramka samobójcza, drodzy państwo. 83. minuta, mamy wyrównanie. Dawaj, 10 minut, kurwa, jest pijanu, kurwa! Dawaj!